Dzień dobry. W tym odcinku pokażę, jak pobrać i korzystać z aplikacji WhatsApp, dzięki której można pisać, rozmawiać, a nawet prowadzić wideorozmowy z bliskimi przez internet. A to wszystko bezpiecznie, bez wychodzenia z domu. Aby pobrać aplikację, dotykamy ikonę sklepu Play na ekranie telefonu. Otworzy się strona sklepu, gdzie w oknie wyszukiwania wpisujemy, korzystając z klawiatury, WhatsApp. Gdy aplikacja pojawi się na liście poniżej, dotykamy ją. Następnie dotykamy przycisk Zainstaluj. Gdy instalacja się zakończy, możemy już otworzyć aplikację, wybierając przycisk Otwórz. Akceptujemy jeszcze regulamin, dotykając Zaakceptuj i Kontynuuj. Teraz przechodzimy do zakładania naszego konta na WhatsApp. Najpierw wpisujemy swój numer telefonu, korzystając z klawiatury. I dotykamy dalej. Potwierdzamy, że jest to nasz numer, dotykając OK. Aplikacja wyśle nam SMS z kodem weryfikacyjnym, który uzupełni się automatycznie. Jeśli jednak tak się nie stanie, wpisujemy go tutaj. Następny krok to podanie swoich danych. Korzystając z klawiatury telefonu, wpisujemy swoje imię i dotykamy dalej. To imię będzie widoczne dla wszystkich użytkowników. Gotowe! Możemy rozpocząć pierwszą rozmowę na WhatsApp. Aby to zrobić, dotykamy ikonę w prawym dolnym rogu. Aplikacja poprosi nas jeszcze o zgodę na dostęp do listy kontaktów w telefonie. Wyrażamy ją. Widzimy listę naszych kontaktów w kolejności alfabetycznej, ale tylko tych osób, które mają aplikację WhatsApp na swoich telefonach. Z aplikacji WhatsApp możemy wysyłać wiadomości tekstowe. Aby to zrobić, dotykamy ikony wiadomości w prawym dolnym rogu. Następnie wybieramy osobę, z którą chcemy pisać. Otworzy się okno czatu. Teraz wystarczy już tylko wpisać treść w odpowiednim polu. Możemy też przesyłać zdjęcia i obrazki zapisane w telefonie, którymi chcemy się podzielić z innymi. Aby je wysłać, dotykamy ikony spinacza, następnie ikony Galeria. Zezwalamy aplikacji na dostęp do aparatu i galerii. Dotykamy wybrany obrazek, a następnie ten przycisk. I już wiadomość została wysłana. Możemy też od razu zadzwonić do tej osoby. Wystarczy dotknąć ikonę słuchawki lub ikonę kamerki, jeśli chcemy przeprowadzić wideorozmowę.
jeśli chcemy zadzwonić do innej osoby, musimy wyjść z okna czatu, wybrać zakładkę połączenia i nacisnąć ikonę słuchawki w prawym dolnym rogu. A z listy kontaktów wybieramy osobę, do której chcemy zadzwonić. Na dziś to wszystko. Życzymy samych miłych rozmów. Dziękuję i do zobaczenia.